Koziorożce, zapraszam was serdecznie na horoskop na rok 2023. Koziorożce w roku 2023, 12 kart, 12 miesięcy, już sprawdzam. Koziorożec, styczeń. Okej. Okay. I druga połowa roku. Moje kochane koziorożce, wchodzicie w ten rok 2023 z takim ogromnym powerem. No, naprawdę plany będziecie mieć bardzo takie wygórowane, ambicje będziecie mieć przede wszystkim wygórowane. To będzie styczeń, który będzie takim typowym styczniem czyli większość z Was się zapisze na siłownię będziecie sobie pisać właśnie, jakieś robić mapy marzeń. No, będziecie pełni nadziei, pełni tego, że ten rok będzie lepszy od poprzednich, poprzedniego. No właśnie. I zostańcie w tej energii, zapamiętajcie tę energię styczniową, dlatego, że ja tutaj mam potem już od lutego takie załamanie się energetyczne. Tak jakbyście... Sami bali się tych swoich marzeń, pragnień i wrócili na te tory e, takiego e, przetrwania. Tutaj zaczynacie żyć, tworzyć e, i to żyć pięknie, a od lutego już mam. Przełączenie się na tryb przetrwania. Mam strach, mam powrócenie do jakichś takich starych historii, stereotypów, które gdzieś tam was blokowały. Dlatego o tym mówię, żeby przypomnieć sobie, jak to było w styczniu. Bo ten styczeń to będzie takim, takim dobrym przykładem na to, żeby za każdym razem, kiedy poczujecie to zwątpienie, wracać do niego. No i no niestety, ale to mi się pokazało właśnie w tych dwóch kolejnych miesiącach. To jest luty i marzec. Najpierw księżyc, potem wchodzi tutaj, przychodzi dwójka mieczy. Dwójka mieczy to jest też taka ostrożność. Także zaczynacie być właśnie bardziej asekuracyjni. Jeśli chodzi o kwiecień, to tutaj mi się pokazało coś dodatkowego. Możliwe, że... Dostaniecie jakąś dodatkową propozycję pracy albo też jakieś dodatkowe pieniądze się pojawią. Także, jeżeli potrzebujecie tego, to można na spokojnie się na to otworzyć. Informacja również jest dla osób, które gdzieś tam marzą o tym, żeby na przykład no, robić coś innego, zrezygnować z etatu. To pojawi się możliwość, żeby właśnie powolutku, małymi krokami zacząć to robić, ale jednocześnie, równocześnie z tym, co do tej pory robiliście. Tak, żeby to nie był taki szok termiczny. Ale też uwaga, dlatego że możecie bardzo mocno się zmęczyć, wyeksploatować na, tym, na tej podwójności. Ciężko wam będzie złapać balans. Bo może na ten, akurat w tej talii nie, ale w innej talii Ciro Marchettiego jest pokazana postać w tej dwójce monet na monocyklu. A na monocyklu to naprawdę trzeba się nauczyć jeździć, żeby złapać tę równowagę. Także tutaj mieszcie siły na zamiary i nie eksploatujcie się za bardzo tak, żeby to nie był taki słomiany zapał. Jeśli chodzi o czerwiec, tutaj mi się jakiś, jakaś impreza pokazała, świętowanie. To jest dobra wiadomość dla wszystkich osób, które mają planowany jakiś egzamin. To jest po prostu świętowanie, świętowanie z najbliższymi, jakieś imprezy, wesele, takie większe zgromadzenia, gdzie naprawdę ludzie się cieszą i gratulują sobie albo jednej osobie. Także tutaj ta pierwsza połówka roku 2023 pokazała się właśnie w taki sposób, i zaczynamy teraz od drugiej połowy, czyli od lipca. I tutaj w lipcu mi się pojawiła sytuacja, w której bardzo mocno będziecie musieli być skupieni nad jakąś kwestią, nad jakąś sprawą. Będziecie postępować zgodnie z jakimiś instrukcjami. To jest też taka informacja dla osób, które są po tym, Y, by świętowaniu, tak? To może być jakaś kolej, jakiś kolejny krok w waszej karierze. To może być y, awans, gdzie będziecie musieli się skupić, y, po prostu y, nauczyć się czegoś nowego, tak? I y, teraz historia miłosna. Y, niestety, ale nie do końca będzie ona z happy endem, ale ja wam powiem, w jaki sposób tutaj pokierować tą sytuacją, tak, żebyście nie, by, nie byli poszkodowani. Dwa kolejne miesiące, dla, tutaj jest informacja dla wszystkich osób, które są singlami, chcą się zakochać, chcą mieć kogoś obok siebie. Taka historia miłosna mi się pokazała, że poznajecie kogoś i jest zauroczenie obopólne. Ale. Ja mam wrażenie, że wracacie, wracają wasze tendencje do lęków, do takich no, niedomówień, do tego, że kurczę, no, będzie tak samo jak zawsze. Boję się, że coś się wydarzy, boję się, że ta osoba odejdzie. No i tutaj się zaczyna robić samospełniająca się przepowiednia. I teraz co zrobić, żeby nie doszło właśnie do tego odejścia, do, do tej wieży, czyli rozsypu relacji i do tego, że czujecie się oszukani, bo tak właśnie mi się kończy grudzień. Kochani, przede wszystkim skupcie się na poczuciu własnej wartości. Jak można opuścić tak wspaniałą i cudowną, ukochaną osobę, jak wy? Jestem doskonałym kandydatem, kandydatką na Partnera, partnerkę. To jest właściwie tutaj główny klucz do tego, żeby nie doszło do takiego rozpadu. Dlatego, że lęki. Bardzo szybko się materializują. Re lęki szybciej się materializują niż, yy, niż jakieś yy, takie yy, pozytywne afirmacje. Także tutaj zwracam Waszą uwagę na yy, tę historię miłosną. Yy, natomiast jeśli nie rezonuje to z Wami, nie, raczej nie szukacie kogoś, yy, jesteście w takim stałym, szczęśliwym związku, no to już tutaj Wam mówię, co może się wydarzyć. Nieoczekiwane oszustwo pod koniec tego roku. Tutaj coś takiego mi się pokazało. To na Was spadnie jak grom z jasnego nieba. Nie klikajcie w żadne linki, nie klikajcie w coś podejrzanego, dlatego że to może być coś nagłego, czego się nie spodziewacie, a potem jest właśnie pokazana kwestia oszustwa, kłamstwa. Mogą się pod koniec tego roku zrobić z tego problemy. Także takie informacje, jeśli chodzi o horoskop na rok 2023 dla osób z podznaku Koziorożca. Ja Wam, kochani, życzę wszystkiego dobrego, udanego roku. A jeżeli chcielibyście taki bardziej rozbudowany horoskop, który będzie traktował o Waszych sprawach takich osobistych, będzie dopasowany idealnie dla Was, no to napiszcie do mnie maila. A ja się z Wami tymczasem żegnam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.